Wybitni Polacy w historii. Mikołaj Kopernik. Powszechnie uznawany za największego polskiego uczonego. Wybitny matematyk i genialny astronom. Autor teorii, która wstrząsnęła prawami nauki. Dla współczesnych sobie skromny kanonik, służący swą wiedzą lekarską potrzebującym. Człowiek praktyczny, myślący o reformie pieniądza i kierujący zasiedleniem ziem spustoszonych przez wojny. Mikołaj Kopernik żył na przełomie XV i XVI wieku, czyli w czasach renesansu, epoce wielkich odkryć geograficznych, rozwoju rzemiosła i handlu, w czasach, kiedy zaczęto drukować pierwsze książki. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu jako najmłodszy syn Mikołaja i Barbary. Miał starszego brata Andrzeja oraz dwie starsze siostry. Ojciec Mikołaja Kopernika pochodził z Krakowa, gdzie był hurtownikiem działającym na dużą skalę. Handlował m.in. miedzią, którą Wisłą transportował do Gdańska, a stamtąd dalej w świat. Dobrze prosperującego kupca Toruń skusił zapewne możliwościami rozwoju biznesowego. Matka młodego Kopernika, Barbara, wywodziła się także z wpływowego i szanowanego rodu, Watzenrode. Kiedy Mikołaj Kopernik miał 10 lat, zmarł jego ojciec. Osieroconym chłopcem zaopiekował się brat matki, Łukasz Watzenrode, który w niedługim czasie został biskupem warmińskim. Dzięki hojności wuja, Mikołaj Kopernik mógł pójść na studia i zdobyć gruntowne wykształcenie. Studiował na Akademii Krakowskiej pod okiem Wojciecha Zbrudzewa, za którego to czasów na uczelni rozkwitała wykładana przezeń astronomia. Po dalsze nauki wyruszył do Bolonii i Rzymu, gdzie studiował prawo i medycynę. Po powrocie z Półwyspu Apenińskiego przebywał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie został sekretarzem, lekarzem i zaufanym doradcą przybocznym wuja, biskupa warmińskiego. Po śmierci wuja zamieszkał we Fromborku i pełnił godność kanonika warmińskiego. Podczas wojny polsko-krzyżackiej bronił zamku olsztyńskiego przed krzyżakami. We Fromborku zakupił jedną z baszt miejskich i urządził w niej swoją pracownię astronomiczną. Dobudował w niej drewniany podest i całymi nocami wpatrywał się w niebo. Ze skupieniem śledził położenie planet i gwiazd. Jednocześnie dokonywał licznych obliczeń i zapisków, które uwiecznił w swoim dziele o obrotach sfer niebieskich. W czasach Kopernika nie było jeszcze teleskopu. Posługiwał się m.in. kwadrantem, którym mierzył kątową wysokość Słońca i Księżyca nad horyzontem. Do dokładniejszych pomiarów w wysokości używał trójkąta paralaktycznego, zaś do obserwacji gwiazd astrolabium sferyczne, które stało się jego symbolem. Któż nie zna tych popularnych słów? Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Dziś wydają się one oczywiste, ale dla współczesnych Kopernikowi musiały być jednak szokujące. W wyniku swoich obserwacji dotyczących wszechświata Kopernik uważał, że teoria geocentryczna jest błędna. Geo z greki oznacza Ziemia i dotychczas uważano, że to ona jest w centrum wszechświata. Kopernik zaproponował zmianę na heliocentryzm. Helios oznacza Słońce. Odkrył, że to Słońce znajduje się w centrum Układu Słonecznego, a wszystkie planety, łącznie z Ziemią, je obiegają. Teoria Kopernika zrewolucjonizowała astronomię, dała początek współczesnym poglądom na budowę świata. Jednak odkrycia Kopernika nie podobały się jego przełożonym, ponieważ próbował udowodnić coś, co nie mieściło się nikomu w głowie. Za głoszenie tego rodzaju teorii można było zostać spalonym na stosie. Dlatego dzieło jego życia zostało opublikowane kilkanaście lat po jego odkryciu, a przez ponad 200 lat od wydania znajdowało się na indeksie ksiąg zakazanych. Mikołaj Kopernik napisał dzieło o obrotach sfer niebieskich około 1530 roku. Legenda głosi, że pierwszy wydrukowany egzemplarz książki Kopernik otrzymał leżąc już na łożu śmierci. Mikołaj Kopernik do dziś jest uważany za jednego z największych naukowców i odkrywców w historii.